Hej się Marko, witam Was w kolejnym odcinku z serii Euro Truck Simulator 2. Przed nami kolejne szybkie zlecenie. Jest to zlecenie... No, gdzie jest ten Wrocław? Wrocław, Dresden. Będziemy wieźli marchewki 17 ton z Kanią 4555 euro do zarobienia. No i zobaczymy, jak nam pójdzie. Z Kanią będziemy śmigać. Jedziemy z Wrocławia do Dresden. Czyli Drezno. Dobra, śmigamy. Szybko, synek. A tu będzie pewnie autobana cały czas w Niemczech, więc tylko dojechać do Niemiec. Dobra, po lewej stronie będziemy jechać ze względu na to, że za chwilę tu w lewą stronę będziemy skręcać i śmigamy. I zobaczymy, patrzymy na, czy będzie zielone. No, synek. Dobra, jest zielone, bo on ruszył, więc. Wymusiłem pierwszeństwo, ale nie będę czekał, nie wiadomo ile. Ciśniemy. Przy dobrych wiatrach Scania się dobrze rozpędza. No trochę 17 ton to trochę dużo towaru. Ale przy dobrych wiatrach, jak już będziemy na autobanie, no to ten frach się długo nie powinien potrwać. UFO to radar, synek. Hamujemy. Dobra. Już jesteśmy poza granicami Wrocławia, więc już jest ok. Jeszcze to rondo trzeba jakoś przejechać. I ładnie nam poszło na tym rondzie i śmigamy. Dobra, już jesteśmy, można powiedzieć, na autobanie. Ciśniemy, ile fabryka da. Wjeżdżamy na ten środkowy pas, żebyśmy mieli komfort i jedziemy.
trasa jest na razie prosta, więc trzeba się rozpędzić i cisnąć. Jedziemy. Kurde, fabryka nawet nie spodziewała się, że tyle można z tyloma tonami wyciągnąć z tej maszyny. Niestety Gigantus jest do wszystkiego zdolny. I jedziemy. Kurde, fajna trasa. Czy fajna auto. Ulak jaki złapał. Dobrze, że chwilowy. Dobra, my ciśniemy tym poboczem, żeby było szybciej. Już 110 na godzinę ciśniemy. Dobrze. Wyciskamy z tej maszyny ile się da. A szlagi łapią, jak tyle jadę na tej trasie. Testujemy maszynę. Już jedziemy 120 na godzinę. Więc spoko. Spoko loka. No, przejechałem, ale dobra, mogę jechać dalej. Okej. Okay. Trochę sobie wydłużyłem tą trasę po prostu. Ale nic. Pojedziemy ją i tak, i tak. Wydłużono 80 km. Nie, nawet więcej. Podstawowa chyba miała 200. Tam z hakiem. Nic tam, jedziemy. Ważne, żeby dojechać. A i tak jedziemy powyżej tej prędkości, więc spoko. Po prostu będzie odcinek dłuższy. Ale my śmigamy. Dajemy z siebie wszystko, ile fabryka da. Skania to bestia. Ta maszyna, no. Trzeba przyznać. Zmienimy pas, bo ten jest szybszy lewy. Będziemy ścisnąć. Straszny ruch tutaj jest. Tego się nie spodziewałem. Ale nic. Trzeba to przeboleć na tej trasie.
jeszcze 192 km zostały do mety. Ale trasa autobana, ciśniemy, nie przejmujemy się, cały czas prosto praktycznie. Super. Tylko pytanie, czy mi starczy paliwa? Nic, jak będzie darło jabę, to 100, na 100 km będzie paliwa, to wtedy zobaczymy, czy mi starczy, czy nie. Dobra, jesteśmy na granicy polsko-niemieckiej. Tu muszę zwolnić, tak czy inaczej. Oj kurde, kogoś zawadziłem. I bokiem tu przyjadę, kurde. No już jesteśmy w Niemczech. Drezno odkryjemy, lada moment. Ciśniemy. Raczej starczy paliwa bez problemu. Jak nie, to jakaś tam krztela po drodze będzie zapewne. I ciśniemy 104 km na godzinę. Jedziemy. No i nie złapał mnie radar. Git. 76 km na godzinę. Oj, 76 km do mety. I będziemy w Dreźnie. Ciśniemy.
38 km do celu. No to już kończymy praktycznie ten fracht. I zobaczymy kupon, bo tam już była końcówka jednego meczu, w którym no niestety nasza laska, no można powiedzieć, wyrównany pojedynek prowadziła, bo było 1-1 w setach i po 5 w gemach w trzecim secie. A Wasek po spisfili tam miał 3-2 na jego korzyść, ale nikt nie przełamał serwisu w drugim secie. Więc ciśniemy do Drezna. I po frakcie zobaczymy, jak się rozwinęła sytuacja. No jeszcze tylko 13 km, to w sumie jesteśmy na miejscu. No i zjechał, jaka menda. Dobra, jesteśmy odkryte miasto Drezno, Drezden. I jedziemy oddać fracht. Kurde, jeszcze musiałem przywalić w tamtego gałgana. A ty jedź, ja pierdolę, bym 10 razy przejechał to światło. Dobra, czekamy na to światło i zaraz dojeżdżamy i oddajemy frachcior. No i dobra, zrobiliśmy 4555 euro i 405 expa. Zapraszam Was na kolejny odcinek z tej serii. Do zobaczenia. Hej!